Zostawia się pacjentów na całą noc. Minął już ponad tydzień od publikacji reportażu, który wywołał prawdziwą burzę wokół szpitala imienia Strusia. Nadal jednak nie wiadomo, czy burza w ogóle była uzasadniona, bo zdaniem personelu szpitala materiał był nierzetelny. Zamiast słowa wsparcia otrzymaliśmy, moi państwo, kubeł pomyj na głowę wylany. To jest rzecz niebywała. Tego nie powinno się, to się nie powinno nigdy zdarzyć. Absolutnie. Po publikacji materiału wojewoda i Narodowy Fundusz Zdrowia zlecili kontrolę szpitala. Teraz fundusz informuje, że nie czekając na ich wynik, przekazał szwajcarskiej zalecenia odnośnie poprawy opieki pacjentów. Zawsze można przyjrzeć się, czy rzeczywiście nie możemy poprawić czegoś, żeby było jeszcze lepiej. Jeżeli pacjenci wykazują, że nie otrzymują właściwej, należytej opieki. NFZ chciałby zwiększenia liczby personelu na oddziałach w godzinach wieczornych i nocnych. Zdaniem funduszu lepsza powinna być także kontrola nad tym, czy pacjenci w szpitalu nie są hospitalizowani zbyt długo. Poprawić miałaby się także dostępność psychologa tak dla pacjentów, jak i medyków. Są obszary, które można poprawić bez czekania jakby na wynik tej kontroli, bo kontrola jest prowadzona zarówno przez wojewodę wielkopolskiego, jak i przez korpus kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Na wyniki kontroli tak NFZ-u, jak i Urzędu Wojewódzkiego będziemy musieli jeszcze poczekać przynajmniej kilka dni. Dodatkowo wojewoda zapowiedział rozszerzenie prowadzonej kontroli po tym, jak z okna szpitala wyskoczył 60-letni pacjent. Jednak od momentu publikacji reportażu TVN pracownicy szpitala zapewniają, że nie mają nic do ukrycia. Jesteśmy na nią przygotowani, proszę bardzo. Szpital imienia Strusia nie skomentował dzisiaj zaleceń NFZ, gdyż są one teraz analizowane przez dyrekcję. Napluto naprawdę nam w twarz. Tymczasem szpital sam przechodzi do kontrofensywy. Przedstawiciele lecznicy złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez autorów reportażu, w którym ich zdaniem znalazły się nieprawdziwe informacje. Wiadomości te uważamy nie tylko za niezgodne z etyką dziennikarską, ale niezgodne z interesem państwa polskiego i obywateli, za informacje haniebne dla personelu szpitala i ukazujące w nieprawdziwym świetle pracę całej służby zdrowia. To zresztą nie koniec działań szpitala. Poza prokuraturą o zmanipulowanych informacjach lecznica zawiadomiła także Radę Etyki Mediów, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i samą stację TVN, która wyemitowała reportaż. Pisma te stanowią kategoryczny protest przeciwko uprawianiu dziennikarstwa o najniższej jakości. Szerokim echem w ostatnich dniach odbił się także protest wyrażony przez jedną z pielęgniarek szpitala, Magdalenę Cypryśiak, w mediach społecznościowych. Pielęgniarka pisze w nim, że reportaż to manipulacja, bo pokazane w nim nagrania są wyjęte z kontekstu, a nie pokazując całej sytuacji są szkalujące i nierzetelne. Piotr Kotwicki, Puls Dnia.